Dobra, widzę, że chyba jesteśmy na żywo. To zawsze jakaś stresująca sytuacja. Dlatego, moi drodzy, mamy prośbę, bo my widzimy tutaj z boku, mamy podgląd na komentarze. Jeżeli nas słyszycie, to dajcie znać, że jest OK. Jeżeli jest odwrotnie, to również prosimy o jakiś komentarz czy komentarze. Po prostu instalujemy, dajemy wam kilka chwil, żeby wygodnie usiąść. Rozgościć przed ekranami komputerów z herbatką. Ja już jestem przygotowany. Może przywitajmy wszystkich. Dzień Właśnie dobry. tak. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj Robert Konieczny trochę w nowej roli. Pewnie wszyscy Państwo znacie Roberta jako znanego architekta, ale dzisiaj Robert, debiutujesz trochę jako współautor książki wraz ze mną. Nie wiem, czy już możemy zaczynać, czy już nas słyszycie, bo nie mam tych komentarzy. Jeżeli nas słyszycie, to niech ktoś napisze jakiegoś komentarza, kciuk Jest do OK, góry. Tomek. Ja widzę, wiesz, ja widzę, tak, ja widzę, że jest OK. A chciałem jeszcze powiedzieć, że akurat urok tego programu, na którym się widzimy, na którym się łączymy, jest taki, że kiedy zaczynamy mówić jednocześnie, to wtedy następują pewne sprzężenia. My oczywiście uwielbiamy z Tomkiem wchodzić sobie w zdanie i się nawet kłócić, co zresztą dzisiaj, mam nadzieję, troszkę zobaczycie. Ale spróbujemy jakby to troszkę się opanować i mówić tak na zmianę. Także jakoś nam Tomek pójdzie, nie? Tak jest. Może zaczniemy od tego, że się przedstawimy. Ja przedstawię Ciebie, Robercie. Dobra. Robert Konieczny, powiedzieliśmy o nim, że jest uznanym architektem. No to trochę taki dziennikarski banał, no ale to prawda. No Robert zdobył tyle nagród architektonicznych polskich, międzynarodowych. Jeśli bym teraz chciał je wszystkie wymienić, no to pewnie byśmy musieli tą najbliższą godzinę na to poświęcić. Ale powiem tylko o kilku nagrodach, Robert, które dostałeś. I to będą nagrody związane z obiektami, które w naszym przewodniku się pojawiają. To jest między innymi Arka w Brennej, Twój dom własny, która zdobyła tytuł najlepszego domu świata w 2017 roku. I tę nagrodę przyznał Wallpaper, międzynarodowy, bardzo uznany miesięcznik poświęcony architekturze i designowi. No i druga nagroda, o której bym wspomniał, to nagroda Najlepszy budynek świata dla Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie, którą otrzymałeś podczas World Architecture Festival, czyli takiej największej imprezy dla architektów branżowej. Ale CEDEP dostał taką jedną ważną nagrodę dla najlepszej przestrzeni publicznej w Europie. Więc takie trzy nagrody tylko wymienię. No i też nie sposób nie wspomnieć o tym, że zostałeś członkiem Francuskiej Akademii Architektury, no jako jeden z nielicznych członków z zagranicy, spoza jakby Francji. No i jako Polak, no to chyba jeden z pierwszych. Tomek, dziękuję za tak fajną zapowiedź i przedstawienie mojej osoby. To ja teraz kilka słów o tobie. Tomek Malkowski, mój wieloletni kolega, znakomity krytyk architektury, przede wszystkim architekt, to bardzo ważne, znakomity krytyk architektury, kapitalnie piszący. Uważam, że to jest jeden z najlepszych piszących ludzi w Polsce w ogóle architekturze. Pisze to, robi to znakomicie. Tomek jest już od wielu lat niezależnym ekspertem Fundacji Mies van der Rohe i już wiele razy nominował polskie, nie tylko polskie obiekty do tej najważniejszej nagrody europejskiej, jeżeli chodzi o nagrody architektoniczne. Ale co ważne, i o tym chciałem powiedzieć, Tomek napisał wiele artykułów do magazynów branżowych i do książek, jak gdyby, które się zajmują tą tematyką, ale nie tylko. Bo był i ciągle jest, ale ja pamiętam, dlatego mówię był, bo był redaktorem Gazety Wyborczej na Śląsku i pisał o architekturze. I słuchajcie, cały Śląsk, ja pamiętam tak jak w Barcelonie ludzie mówią na ulicach o architekturze, kiedy Tomek pisał o tej architekturze na Śląsku w Wyborczej Katowickiej, wszyscy gadali o architekturze. Codziennie pojawiały się artykuły, robił to tak genialnie i tak fajnym językiem, prostym, zrozumiałym, że no po prostu szapoba, tak? Dlatego my też w tej książce i o tej książce będziemy się starali mówić tak prostym językiem, żeby to trafiało nie tylko do specjalistów, których oczywiście zapraszamy do wysłuchania zakupu, ale też do normalnych ludzi, bo architektura współczesna jest mega fajnym zagadnieniem i może być tak ciekawa jak dobry serial. Ja myślę, Robert, że ty też masz taki talent mówienia o architekturze w prosty sposób. No byłem, nie wiem ile razy na twoich wykładach, bardzo, bardzo, bardzo wiele razy, ale też zdarzyło mi się zabrać kogoś spoza świata architektury na twój wykład
I zawsze ta osoba była zachwycona tym, jak opowiadasz, jak prosty sposób potrafisz przełożyć te skomplikowane, nierzadko koncepty architektoniczne, na taki język, który trafia do laików. I myślę, że ty też wiele zrobiłeś w stronę popularyzacji architektury, przez to, że występujesz w mediach, o niej mówisz i dzięki tobie architektura pojawiła się, nie wiem, w programach śniadaniowych czy w jakichś gazetach codziennych. I myślę, że dlatego nam się tak może dobrze rozmawia, bo działamy na tym samym polu popularyzacji tej architektury. No i właśnie, słuchajcie, jakie były początki tej książki? Zresztą Tomek, możesz pokazać, jeżeli ktoś jeszcze nie widział, pokażemy wam okładkę. Ta książka już za niedługo, o tym powiemy, już będzie można ją zobaczyć, wydrukowaną, w tej chwili jest w przedsprzedaży. Ale ja wam powiem o genezie, jak to się w ogóle zaczęło. Słuchajcie, Pascal, a dokładnie Alicja Wasilkowska, zwrócił się do mnie jakby z taką propozycją, żeby właśnie zrobić książkę, która będzie mówiła o fajnej, współczesnej architekturze. Tak? I ja miałem jak gdyby podać jakby swoje typy, które tam się miały znaleźć. Taki przewodnik, książka. Przede wszystkim Pascal znany jest z robienia przewodników, a tu idea była taka, że miało powstać coś naprawdę takiego wyjątkowego, fajny album Atlas. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, po chwili zastanowienia pomyślałem sobie tak, kurczę, ja już mam tak przerąbane w środowisku, po co mi to jeszcze, tak? Po co mi to jeszcze, żeby sobie dokładać, że bawić się w krytykę architektury, bo przecież jestem działającym architektem, ale potem sobie pomyślałem tak, a propos tego, co powiedział Tomek. Tyle już razem zresztą, bo za chwilę też o Tomku w tej całej akcji, zrobiłem dla tego popularyzowania architektury, że to jest jakby kolejny krok, decyduję się na to zupełnie świadomie i od razu druga myśl, kiedy się zdecydowałem, że pomyślałem, nie wyobrażam sobie zrobienia tej książki właśnie bez Tomka Malkowskiego. Tak jak powiedziałem, świetnego krytyka, ale faceta, który kapitalnie pisze i się zna, ile myśmy godzin przegadali o architekturze, tak? Ja uważam i zawsze Tomkowi to powtarzałem, że jest takim talentem, że jego talent czekam, kiedy tak do końca eksploduje i mam nadzieję, że to jest jakby no, kolejny etap na tej drodze. Myśmy godzinami o tym gadali i tu zresztą było podobnie. Zadzwoniłem do Tomka, zapytałem się go, czy chce w to wejść. Tomek powiedział, że jak najbardziej, zgodził się. No i słuchajcie, spotkaliśmy się, bo zawsze wszystko zaczyna się od rozmowy i od spotkania. Spotkaliśmy się w mojej Arce w takim bardzo trudnym momencie zimowym, bo wiecie, to góry, ślisko, wysoko. Przyjechała poza Tomkiem Alicja Wasilkowska z Pascala. Fantastyczny grafik, Bartek Witkowski, ja cię bardzo, bardzo was tutaj, moi drodzy, serdecznie pozdrawiam, jeżeli słuchacie, mam nadzieję, że tak. No i oczywiście od razu zaczęło się od przygody i tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz, jeżeli, moi drodzy, ktoś się wybiera do tej Arki i ktoś tam chce mnie odwiedzić, to niech to auto zostawi trochę niżej, zaparkuje, pójdzie pieszo, bo tam naprawdę jest hardkorowo. Tutaj jak gdyby wyciągaliśmy samochód Alicji z rowu, bo było ekstremalnie, a w tym czasie, kiedy mój sąsiad tam sobie dzielnie poczynał i nam pomagał, to my z Tomkiem robiliśmy sobie różnego rodzaju selfiki, ale tak pomału zaczynał się początek tej roboty. Tak. I tak, słuchajcie, zupełnie na serio, zasiedliśmy w Arce i zaczęliśmy gadać, jak to w ogóle ma wyglądać. Nie wiem, czy wiecie, początek jak gdyby, ta propozycja Pascala dotyczyła najlepszej współczesnej polskiej architektury. Z tym, że jestem takim bardzo wymagającym, nie tylko jeżeli chodzi o innych, ale też o siebie, o nasze biuro, architektem, no powiedzmy krytykiem teraz. I stwierdziłem, że mnie przede wszystkim interesuje innowacyjność, jakaś nowa jakość w architekturze. Jakieś rozwiązania, które wydeptują trochę ścieżki, które pokazują jakby nowe kierunki, takie malutkie cegiełki, które ta architektura uzupełniają. I tu już była pierwsza dyskusja, bo ja czułem, że my nie znajdziemy takich 100 polskich obiektów, tak? Bo jednak to tak jest, mimo tego, bo Tomek, powiedz kilka słów jakby na ten temat, o czym gadaliśmy, proszę. No to była taka nawet bardzo zażarta dyskusja. My z Alicją uważaliśmy, że jest szansa zrobić taką książkę o polskiej architekturze, no ty postanowiłeś, znaczy powiedziałeś, że nie widzisz aż tak innowacyjnych budynków i zwróciłeś mi uwagę na taką rzecz, czego tak naprawdę szukamy i co chcemy pokazać, że chcemy pokazać budynki w jakiś sposób wyprzedzające swój czas, innowacyjne, przede wszystkim konceptualne, za którymi stoi jakaś głębsza myśl. No i wtedy zrozumiałem, że faktycznie może być ciężko zebrać około takich 100 obiektów z Polski. Dlatego rozszerzyliśmy te swoje poszukiwania na całą Europę,
No i zaczął nam się ten koncept układać i zaczęliśmy o tych budynkach, no właśnie przy tym pole, które jest na zdjęciu, warto rozmawiać. I Alicja, i z Bartkiem przysłuchiwaliście, jak mówią o pierwszym, drugim, trzecim obiekcie. No i Alicja nagle krzyknęła, no prawie że eureka, wiemy to, jak rozmawiacie o tych budynkach, no to tak de facto możemy tą książkę zrobić w taki sposób wręcz mówiony. No i tak narodziła się idea tej książki, to są te naprawdę rozmowy. Każda rozmowa jest o jednym z budynków, które wybraliśmy do tego przewodnika. Pokaż, Tomek, do której trwała praca, bo wychodziliśmy, czy ja zostałem, ale moi goście wyjeżdżali późno, bo do późna żeśmy gadali jakby o tym wszystkim, jak ta książka się klarowała. Jedno słowo jakby jeszcze o tej polskiej architekturze. I to też jest taki temat rozpoczęty, on się, mam nadzieję, pojawi. Gdybym zapomniał na końcu, to powiem teraz, bo wrócimy do współczesnej polskiej architektury, bo jest jej bardzo dużo fajnych, ciekawych budynków, ale tu jednak uznaliśmy, że teraz szukamy, tak jak powiedział Tomek, rzeczy, które naprawdę w jakichś kawałkach są przełomowe, twórcze, nowe, o których po prostu chce się gadać. Że nie wystarczy tylko dobra architektura, ale ta architektura musi być konceptualnie wyjątkowa. Dlatego to wszystko, tak jak Tomek powiedział, rozszerzyło się na całą Europę i tu jak zobaczycie teraz mapkę, to już możecie gdzieś tam podglądać, na jakich obiektach, na jakich miejscach skupiliśmy się bardziej, co nie znaczy, że to jest wyczerpana ścieżka. To jest w ogóle w pewnym sensie, to można powiedzieć, początek. Ale od razu, słuchajcie, w tym momencie zabiorę was już w podróż, czy zabierzemy, bo ja teraz mówię, tak powiedziałem, że ja zabiorę, zabierzemy was w podróż do Francji, do Paryża. W nawiązaniu do tego, o czym powiedział Tomek, a propos tego przyjęcia mnie do Akademii Francuskiej Architektury, to wiadomo, no super rzecz, kapitalne wyróżnienie, ale myśmy sobie już zaplanowali, że pojedziemy tam, żeby pobyć dłużej, nie tylko na tę uroczystość, tylko pojedziemy częścią biura, żeby tam pobyć. To był, drodzy moi, pierwszy budynek, który wiedzieliśmy, że w tej książce na pewno się znajdzie. Biblioteka Francuska autorstwa Dominika Perrault. Obiekt, który kiedyś wstrząsnął moim młodzieńczym umysłem architektonicznym i bardzo mocno gdzieś mi się tam wrył w głowę. I oczywiście założyliśmy, że dotrzemy do tej biblioteki. Oczywiście już mieliśmy też wykupione bilety na metro, wszystko zorganizowane. Pojechaliśmy samochodem, żeby zobaczyć więcej, bo ten przelot to często jest tak, że człowiek wpada, wypada i nie widzi tej całej drogi. I nagle, słuchajcie, kiedy już jesteśmy drugiego dnia gdzieś tam, czy tam już nawet pierwszego na miejscu, okazuje się, że strajkuje francuskie metro. I co teraz? Wszystko szlak trafił. Jak się teraz przemieszczać? No i genialny pomysł naszego kolegi, który pewnie słucha, mam nadzieję, że słucha, Marka Gołębia, też się, Marek, bardzo, bardzo pozdrawiamy, bo pomógł nam też przy pewnych wyborach tutaj. Wymyślił, kurczę, jeździmy na rowerze. Jeździmy na rowerach i zaczęło się, słuchajcie, zwiedzanie kapitalne Paryża. Ja w ogóle namawiam do tego. Myśmy poznali i poczuli to miasto. Jeździliśmy, jak widzicie, po różnych miejscach. I również dotarliśmy oczywiście do tego budynku. Dlaczego ja go tak lubię, dlaczego go tak podziwiam? Wyobraźcie sobie, to tak na początku wygląda dziwnie. No co, takie biurowce jakby stoją szklane, takie pudełka, nie wiadomo co to jest. Ale te schody, kiedy się już zbliżymy, otaczające cały ten kompleks, to jest jakiś kosmos, tak? Kiedy nagle po tych drewnianych schodach wchodzicie do góry, myśmy akurat tam się da wjechać na rowerach, wjechali, to wewnątrz znajduje się nagle taki ukryty przed wzrokiem, jakby jak się patrzy z ulicy, las. Zupełnie jakby taka inna przestrzeń odizolowana całego miasta. I taka ciekawostka. Ten budynek, jeżeli chodzi o projektowanie bibliotek, jest wywalony do góry nogami, tak się w ogóle nie projektuje. Bo dlaczego? W tych wieżach znajdują się zbiory książek, a przecież one nie mogą być narażone na światło słoneczne, dlatego są jeszcze, oczywiście to wygenerowało dodatkowe koszta, przysłonięte takimi drewnianymi żaluzjami, przesłonami, ale ta cała część wspólna jest schowana, jak gdyby, można powiedzieć, pod ziemią, bo jest takie wrażenie, że schodzimy do takiego głębokiego, dzikiego lasu, gdzie gdy wchodzimy do tej przestrzeni jakby takiej niby podziemnej, to jest jakby otoczone tymi schodami, jesteśmy w zupełnie innym świecie, wyciszonym, spokojnym, jakby nie w Paryżu. Tak? Ale to ma nawet, Robert, to ma nawet taki sens funkcjonalny, bo jak jesteś w czytelni, no to potrzebujesz przede wszystkim ciszy i spokoju. I to, że Dominik Perrault te czytelnie właśnie schował do tej podziemnej takiej części, która częściowo otwiera się na ten zagłębiony taki tajemniczy ogród, no to tam jest świetna atmosfera, żeby się skupić na czytaniu właśnie, na książce, na pracy naukowej, a w każdym razie możesz sobie oderwać wzrok i spojrzeć przez okno na kawałek prawdziwego lasu.
bo to de facto jest przeniesiony kawałek prawdziwego lasu do środka, do centrum Paryża. To jest taka rzecz zupełnie niecodzienna. I co ciekawe, ten budynek, który ma takie olbrzymie drewniane podium, nie jest wcale jakimś takim odhumanizowanym, ztechnicyzowanym budynkiem, ale absolutnie to jest taka jakby dodatkowa przestrzeń publiczna na tym budynku. On jest sam w sobie publiczny, jego dach też stał się takim publicznym placem zawieszonym wzdłuż brzegu Sekwany. No i tam spotyka się właśnie ludzi tańczących, czy odpoczywających, czy leżących z książkami na tych szerokich schodach. Więc absolutnie udało się stworzyć budynek bardzo publiczny, mimo olbrzymiej skali, no bo to jest budynek de facto wielkości takiego typowego paryskiego kwartału. Tak, faktycznie ten budynek, byliśmy bardzo mile zaskoczeni, że on żyje, że fantastycznie funkcjonuje i naprawdę sprawdził się w rzeczywistości. Polecam, warto tam pojechać i spędzić czas. Najlepiej latem, czy nie wiem, fajną wiosną, czy jesienią, kiedy pogoda sprzyja. Ale już niezależnie, jeżeli przyjedziecie nawet przy tej gorszej pogodzie, warto wejść do środka i doświadczyć jakby tej przestrzeni. Moi drodzy, zabierzemy Was teraz, przeniesiemy się z Paryża w takie miejsce, które myślę, że będzie dla Was zaskoczeniem. Jest to projekt, pracownik, którą też razem bardzo lubimy. Pracownia BIK zrobiła to dziwne coś i powiemy Wam teraz o spalarni śmieci. Jak każdy słyszy, Boże, spalarnia śmieci to jak najdalej ode mnie, tak, żeby to budowali gdzieś tam hen daleko, bo kurczę, bo to jest tylko problem. Pokażemy Wam, że to absolutnie nie jest problem i może powstać genialna, funkcjonalna i taka użytkowo-rekreacyjna, naprawdę przyjemna architektura. Tomek, opowiedz o tym, bo lubię ten obiekt jak Ty. Tak. Ja może jeszcze na tym pierwszym slajdzie pokażę, że ten kontekst to nie są jakieś dalekie obrzeża Kopenhagi, to jesteśmy tak naprawdę w samym centrum tutaj. W środku miasta jest opera, jest Stare Miasto, więc jesteśmy może kilometr od tego ścisłego centrum Kopenhagi. Dlaczego można było zbudować tak blisko centrum taki obiekt? Przede wszystkim dlatego, że to jest jedna z najczystszych spalarni śmieci na świecie, a BIK nadał jej dodatkowo taką atrakcyjną formę. No wiadomo, że taki obiekt przemysłowy to jest wielka hala, taka prawie że góra. No i Bjarke Ingels pomyślał, no skoro i tak w mieście powstanie taka wielka kubatura, no to zróbmy z niej taką śmieciową górę. Jak na tym zdjęciu widzicie, Dania jest płaska jak stół, tam praktycznie nie ma żadnych gór. Duńczycy, żeby uprawiać narciarstwo, muszą jeździć albo do Szwecji, albo do Niemiec. No i Bjarke taki szalony pomysł miał, zróbmy z tej spalarni sztuczny stok narciarski, czyli powstała taka hybryda. Z jednej strony mamy obiekt totalnie techniczny, przemysłowy, natomiast na jego dachu jest oczywiście stok pokryty jelitem, w zimę jest naśnieżany, więc można też jeździć na prawdziwym śniegu, ale oprócz tego dostarczy on niesamowitych widoków, no bo to jest najwyższy taki punkt widokowy w stolicy Danii. No i co więcej, nie tylko jest on otwarty dla narciarzy, ale też dla spacerowiczów, tam powstały wręcz takie górskie ścieżki z taką namiastką takiej górskiej roślinności, która nie występuje w tej płaskiej Danii. A to też nie jest taki pierwszy budynek w kształcie sztucznej góry, który pracownik zbudowała w Danii. Jaka ich pierwsza słynna mieszkaniówka to jest Mountains, Dwellings i my też pokazujemy go w naszej książce. No to pokazuje, jak ta pracownia potrafi tworzyć jakby zupełnie nowe opakowanie dla funkcji, wręcz takie hybrydy funkcjonalne, bo to jest zakład przemysłowy połączony z przestrzenią publiczną, z parkiem rozrywki, z terenami sportowymi. Ale wiem, że Robert, że Ty zawsze podobał Ci się ten komin. Tak, lubię ten motyw. Nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, że jeżeli, bo oczywiście zapraszamy Was, żeby tam pojechać i warto zabrać narty, nawet latem, to jest w ogóle fantastyczny i niezły odjazd, tak? Z nartami na bagażniku, ale jedziemy do Kopenhagi pojeździć na deskach, tam jest wyciąg narciarski, można się normalnie wciągnąć do góry, nie trzeba wchodzić, dla tych bardziej leniwych. Ale jeszcze a propos tego komina, Bjarke sobie wymyślił, bo pamiętał, jak jego dziadek palił fajkę, że on sobie tak pykał te fajki i takie kółka puszczał i oni strasznie długo się na tym koncentrowali, słuchając architekta, żeby ten komin puszczał takie pyknięcie, jakby tak jak tam sobie u swojego dziadka zapamiętał. No niestety nie udało się tego zrobić. Ale fajne, że w taki niestandardowy sposób myśli się o pewnych rzeczach, bo ta architektura może bawić, może być też
poza jakby tymi aspektami ekologicznymi, tak, może też być taką zabawą trochę, po prostu dawać radość ludziom na co dzień. I a propos tych hybryd i łączenia, dziwnego łączenia funkcji w sposób fantastyczny, mamy pracownię MVRDV, holenderską pracownię, która tworzy coś niesamowitego, co staje się ikoną miejsca, miasta i nakręca absolutnie też jakby taki ruch turystyczny, tak? To jest Rotterdam. No, nagle okazuje się, że połączenie dwóch funkcji, wydawałoby się nie do połączenia, może fantastycznie zaiskrzyć. Architekci mieli tutaj zaprojektować, mieli do zaprojektowania jakby dwie rzeczy. Z jednej strony mieszkaniówkę, z drugiej strony halę targową. No i w zasadzie to powinny być oddzielne obiekty, tak? Oddzielne, no tutaj jedno, tutaj drugie i tak by zrobiło każde dobre, lepsze, gorsze, takie przeciętne biuro, ale nie MVRDV. Nagle architekci wpadają na taki pomysł, kurczę, żeby, no tak jak każda hala targowa jest najczęściej przykryta takim sklepieniem, troszkę to sklepienie pogrubić i włożyć tam funkcje mieszkalne, słuchajcie. I zaczęła się tak naprawdę zabawa. Powstał bardzo nietypowy, bardzo ciekawy obiekt mieszkaniowy. Możemy się, popatrzcie, a propos lokalizacji, proszę Tomek, to powiedz kilka słów. No, Rotterdam jest takim szczególnym miastem, jeśli chodzi o Holandię, no, dotkliwie dotknięty w trakcie II wojny światowej. Naloty zniszczyły większość tej historycznej zabudowy. I to jest takie miasto zabudowane głównie budynkami z lat 50., 60., 70., wręcz ma taką łatwość miasta nudnego, nieciekawego. Nudnego, dokładnie. Tak, no na tle Amsterdamu oczywiście może tracić nawet na takiej atrakcyjności. Natomiast to jest też takie pole eksperymentów. Tutaj często architekci tworzą bardzo ciekawe obiekty. No i przykładem jest oczywiście ta hala targowa, która powstała w ścisłym centrum. Ona się okazała strzałem w dziesiątkę, bo wyczytałem, że tam rocznie 8 milionów zwiedzających wchodzi do tej hali. To jest taka sama liczba jak liczba turystów wjeżdżających na wieżę Eiffla. To wejdźmy do środka może, Ikona Rotterdamu. Ale co ciekawe, ten budynek ma bardzo takie mocne wnętrze, natomiast z zewnątrz jest on taki niepozorny wręcz, ale przez to, że on się tak otwiera na te wnętrze, na otoczenie, to on trochę działa jak taki wabik. Nie wiem, czy też tak to odczuwasz, Robert, bo wiesz, przez to wielkie okno widzisz ten kolorowe wnętrze, że ci ludzie, którzy chodzą po tym placu wokół tego budynku, no są wręcz zasysani przez tą przestrzeń tej hali targowej. Przez to oczywiście też te sklepienie, które jest pokryte taką martwą naturą w formie takiej współczesnej grafiki, a w środku jest tak naprawdę targ ze zdrową żywnością, są knajpy, kawiarnie, restauracje. Ten budynek jest bardzo wielofunkcyjny, ale co ciekawe, ci mieszkańcy mają okna nie tylko na zewnątrz, jak każde mieszkanie, ale niektóre okna skierowane są na wnętrze tej hali targowej, więc oni jakby żyją tą przestrzenią. No i tutaj takie ujęcie, ktoś ma sypialnię i ma niecodzienny widok na taką przestrzeń totalnie publiczną. Tutaj jeszcze ujęcia, bo ten obiekt jest naprawdę wielofunkcyjny. To nie tylko mieszkaniówka, to nie tylko hala targowa. Gdzie mam zmieścić jeszcze architekci supermarket, wielki parking podziemny. To jest taki obiekt, który żyje 24 godziny na dobę, bo nawet jeżeli jest zamknięty, zamknięta jest część oczywiście targowa, no to są mieszkania, są knajpy, które są duże i czujne, więc powstało takie najbardziej wygodne miejsce w całym Rotterdamie. Zauważcie, że pokazujemy takie obiekty, wyjdźmy może Tomku na zewnątrz, popatrzcie jak on wygląda, z zewnątrz okej, wygląda jak taka no fajna mieszkaniówka, trochę zaokrąglona, niepozorna, ale kiedy wchodzicie do środka, przestrzeń jest niewiarygodnie ciekawa, tak? Innowacyjna, zaskakująca i co ważne, fantastycznie działa. Pokazujemy Wam takie hybrydy architektoniczne, które łączą pewne funkcje, które wydawały się wcześniej funkcjami nie do połączenia, bo one tworzą jakby taką nową jakość życia, dają jakby szerokie możliwości, nowe możliwości i coś takiego, moi drodzy, zdarzyło się też w Polsce. Przenieśmy się teraz jakby do Szczecina, do takiego miasta zachodniego, które przez długi czas no, było takie trochę no, fajne, ale zapomniane, piękne miasto, nazywane takim trochę mniejszym Paryżem. Ale zanim powiemy kilka słów jak gdyby o tym budynku, który tutaj widzicie, który w zasadzie jest trochę budynkiem, trochę z placem, zaraz kilka słów, wytłumaczymy, że on nie byłby taki, jak widzicie teraz na zdjęciu, gdyby nie ten obiekt, który powstał po drugiej stronie drogi, dosłownie na wyciągnięcie ręki wręcz,
a zrobili go architekci, właściwie hiszpańsko-włoskie biuro Barozzi Veiga, wygrywa konkurs i robi prawdziwą ikonę, która naprawdę namieszała. Tak, bo to jest pierwszy budynek z Polski, który otrzymał Międzynarodową Nagrodę imienia Misa van den Rohe, czyli dla najlepszego budynku w Europie. Po raz pierwszy się to zdarzyło. Co jest takiego ciekawego w tym obiekcie? No to jest skrajnie współczesna architektura, natomiast ona jest bardzo lokalna, oparta na kontekście tego miejsca. To widać już jakby w samej bryle, te wysokie szczyty, wysokie dachy, no kojarzą się z takim typowym miastem portowym. Szczecin był jednym z miast hanzeatyckich, tak, te miasta portowe jak Hamburg czy Gdańsk były zabudowywane takimi kamieniczkami. I oni to przetransponowali w taką zupełnie nową, purystyczną wręcz formę, z takiego jednolitego materiału. To wygląda trochę jak taka makieta architektoniczna, abstrakcyjna, ale jak widać, obok jest taki stary budynek neogotycki i te szczyty białe kontynuują jakby tą linię dachu tego historycznego budynku, natomiast w środku jest zupełny odlot. To jest takie puste, białe, purystyczne wnętrze, jest czysta geometria, to jest taka jakby dla mnie esencja architektury, bo mamy tylko i wyłącznie podstawowe bryły geometryczne, jakieś prostopadłe ściany, jakieś spirale, delikatne światło, które wpadły przez wielkie świetliki dachowe. I dla mnie te wnętrze tego olbrzymiego holu były trochę taką namiastką placu, którego tam nie było w momencie, jak trwała budowa tej filharmonii. I ci architekci ze studia Barozzi Veiga mieli taki pomysł, że przed budynkiem nie mamy takiego placu, takiego oddechu, jak powinien być przed takim obiektem publicznym jak filharmonia, to zróbmy ten plac w środku budynku w formie takiego wielkiego foyer. Ale to ciekawe, bo ten budynek jest pełen kontrastu. Z zewnątrz jest biały, w środku mamy biały, czysty hol, natomiast idziemy do olbrzymiej sali koncertowej, całkowicie pokrytej takimi płatkami złota, jakie używano kiedyś, nie wiem, w zdobnictwie barokowym, więc ten budynek jest pełen takich kontrastów, no i to złoto działa oczywiście jako jak taka świątynia sztuki, myślę, że tam jak się jest w tym budynku, to tam nie dopada przyjść w rozciągniętym spetrze, no bo to nobilituje takie wnętrze. I obok... Ja tam byłem na koncercie Artura Rojka i naprawdę była atmosfera, oczywiście trochę bardziej luźna, jak to na koncercie rockowym, było fajnie, ale moi drodzy, przenieśmy się i teraz wytłumaczę, dlaczego to dziwne coś właśnie, takie powalowane, wygląda tak, a nie inaczej. Kiedy ten budynek, bo to jest Muzeum Najnowszej Historii Szczecina, która mówi jakby o tych dramatycznych losach tego miasta, miał powstać, Filharmonia Barozzi Veiga już stała się faktem i miała zacząć być budowana. No i wtedy trzeba było podjąć trudną w sumie decyzję. Stwierdziliśmy, że trzeba jednak zejść na drugi plan, bo ta filharmonia jest najważniejsza, a to miejsce powinno być takim przedpolem dla tej filharmonii. Ale to nie jest jedyna ważna rzecz, jakby, jeżeli chodzi o historię tego obiektu. Najważniejsze, ale równie ważne jest to, że w tym miejscu, bo Szczecin był niemieckim miastem, istniał kwartał kamienic. To było gęsto zabudowane miejsce, które przestało istnieć w czasie II wojny światowej, w wyniku zostało zbombardowane, zniszczone w wyniku nalotów alianckich. W zasadzie ten budynek, gdybyś tam jak pokazał drugi slajd, tak naprawdę łączy dwa w jednym, bo z jednej strony jest tym starym kwartałem, tam gdzie można było, to ten plac się łagodnie wypiętrza i przypomina ten stary kwartał, tam zresztą za chwilę pokażę z wejścia do muzeum, ale tam gdzie potrzebowaliśmy tej przestrzeni, chociażby przed filharmonią, pozostaliśmy na poziomie chodnika, żeby tę przestrzeń przed filharmonią dać. Jak spojrzymy, mogę ci w słowo, Robert, wejść, bo tutaj zrobić inną rzecz, no bo architekci zwykle są posądzani takie wybujałe ego, każdy jeśli dostaje jakąś działkę w centrum miasta, no chce zbudować no, jakąś ikonę, jakąś mocną, wyrazistą formę, a tutaj chapeau, Robercie, no bo to się rzadko zdarza, że architekt no, schodzi na drugi plan, ty jakby celowo, na tym zdjęciu doskonale widać, oddałeś pierwszeństwo filharmonii, no i twój budynek jest takim delikatnym tłem, taką oprawą wręcz dla tego białego kryształu, a to się rzadko zdarza, tak? Takie sowanie swojego ego do kieszeni. No, jury na szczęście to doceniło, także ta nasza pokora jakoś tam została doceniona, ale okazało się też w takim codziennym życiu, że ta topografia tego placu zaczęła dawać różne możliwości, często zaskakujące. W tej chwili regularnie tam są organizowane koncerty pod gołym niebem,
Oczywiście, kiedy jest fajna pogoda, czy kiedy jest śnieg, można tam jeździć na rolkach, czy na sankach. Zresztą tu widzicie sam, że uskuteczniam to jeżdżę tam. Zresztą to był dzień przekazania marszałkowi województwa nagrody za najlepszą przestrzeń publiczną w Europie. I poprosiłem go, czy mogę wystąpić na rolkach. Zgodził się. I wtedy zresztą też został zniesiony zakaz, bo wcześniej był. Groził mandat 500 zł za to, że na tych rolkach się tam, czy na tych rowerach się tam jeździ. Wywalczyliśmy to. Ale słuchajcie, co mnie szczególnie cieszy, stało się to takim naturalnym miejscem, takim forum publicznym, gdzie ludzie sami skrzykują się i wyrażają swoje poglądy, często różne, skrajne. Każdy ma prawo tam wykrzyczeć, co mu leży na sercu. Akurat Czarny Marsz tutaj widzicie na zdjęciu. I to miejsce cały czas żyje. Szczecin potrzebował takiej przestrzeni. Także namawiam, gdybyście tam pojechali, to oczywiście to nie tylko ten plac, ta topografia, ale też narożnik, ten, który przed chwilą widzieliście zresztą tutaj, tak to wygląda z drugiej strony, skrywa w sobie wejście do tego muzeum za ruchomymi elementami obrotowymi. Znajduje się już zresztą pod ziemią przestrzeń, która mówi o historii Szczecina, ale znowu w nietypowy sposób, bo jest to też muzeum sztuki nie tylko współczesnej, także dla każdego coś fajnego. Namawiam, żeby do tego Szczecina pojechać, bo Szczecin teraz bardzo kładzie nacisk duży na architekturę, bo zobaczyli włodarze miasta, że architektura pobudziła to miasto jakoś tak mocniej i to się po prostu opłaca. Bo nie znam chyba, wiesz, takiego drugiego miejsca w Polsce, gdzie przy jednym placu stoją dwa budynki nagrodzone najważniejszymi nagrodami, no bo masz Filharmonię Mies van den Rohe Award, czyli najlepszy budynek na kontynencie, no i najlepsza przestrzeń publiczna dla CDP-u, czyli dla twojego budynku. Nie znam takiego drugiego miejsca. Chyba nie ma takiego w Europie. Zaryzykuję, ale ktoś nas koryguje. Więc no myślę, że ta architektura nowoczesna rozsławiła Szczecin i to włodarze chyba docenili, bo dzięki temu jest oczywiście większy ruch turystyczny, może też jacyś inwestorzy bardziej się zainteresowali miastem, ale takich miejsc, o tutaj jeszcze takie całościowe ujęcie. Ale właśnie słuchajcie, bo o tym trzeba wspomnieć. Bardzo bliziutko mamy już do granicy niemieckiej i zresztą tak jak z Berlina teraz ludzie coraz częściej zaczynają przyjeżdżać do Szczecina, tak chcemy powiedzieć kilka słów o tym, co się dzieje w Niemczech. I tu chyba trzeba powiedzieć, że w książce chyba jest najwięcej niemieckich obiektów, co nie znaczy, że to są budynki projektowane tylko przez niemieckich architektów. Chodzi o to, że Niemcy są tak otwarci jakby tak, na świat, na inne pomysły, innych architektów, że to dzięki jakby temu otwarciu powstało tam tyle ciekawych budynków autorstwa architektów właśnie zagranicznych też. Także zobaczcie, co wam, najbliżej mamy do Berlina, to zacznijmy od Berlina. Tak, no z Katowic tam od siebie to 4 godziny, no z Warszawy też około 5 godzin jazdy samochodem. Samych budynków z Berlina mamy kilka, no tutaj pokażemy na tej prezentacji 2-3. Takim najbardziej rozpoznawalnym jest oczywiście Reichstag, budynek naznaczony historią, ale dzięki przebudowie i rozbudowie autorstwa Normana Fostera i dodaniu tej szklanej kopuły, no ten budynek, kojarzący się czasami źle, tak, bo to przejęcie władzy przez Hitlera, nagle on zyskał jakby nowe życie. Ta transparentność no, kojarzy się z takim nowym otwarciem Niemiec, kraj demokratyczny, bardzo otwarty. Tutaj jest taka ciekawa rzecz, na dole jest taki świetlik i turyści, ale też obywatele niemieccy mogą patrzeć na salę plenarną i to jest chyba jedyna taka sala parlamentarna na świecie, gdzie obywatele mogą swojej władzy patrzeć dosłownie z góry na ręce, więc to jest dla mnie taka ciekawa rzecz. Nikt nie stawia barierek dookoła parlamentu. Nie? Tak. No jest to bardzo otwarty, demokratyczny budynek, no pokazuje też stosunek jakby tej władzy do swoich obywateli, ale takich budynków ciekawych w Berlinie jest bardzo dużo. Często one są związane z tą trudną historią tego kraju, tego narodu. Tu jest taki budynek, który też był ikoną, od którego zaczęła się wielka kariera Daniela Libeskinda, to jest muzeum żydowskie. Już nawet w tej dramatycznej bryle niektórzy doszukują się, że to jest taka trochę podeptana gwiazda Dawida. Obok jest barokowy pałac, tutaj Libeskind je mocno tak zestawił. Ale takich budynków jest mnóstwo, ale my chcemy się skupić na pomniku. Nie na budynku, a pomniku szczególnym. Nie tylko z racji jakby tematu, bo to jest pomnik bombardowany Żydów Europy, ale też z racji swojej formy, bo to jest chyba jedyny taki na świecie pomnik
który zajmuje kwartał w śródmieściu miasta. Wygląda abstrakcyjnie, różnorodne bloki, które często zachęcają do jakiejś zabawy. Widzę, że jakieś dzieci biegają, biegają w berka, niektórzy chowają się wśród tych bloków. Natomiast na pierwszy rzut oka to wygląda niepozornie. Mamy po prostu trochę jakby taki las szarych. W środku miasta, w środku gęsto zabudowanego Berlina. Natomiast warto tam wejść pomiędzy te szare bloki, bo nagle okazuje się, że ta posadzka placu faluje, ona opada. Nagle te bloki mają wysokość 2, 3, 4 metrów i znika ten zgiełk wielkiej metropolii. Jak jesteśmy w środku tych ścieżek, w takim labiryncie, to nagle jesteśmy w takim głębokim cieniu. Można wręcz poczuć taką grozę. Być może było zamierzenie autora, bo autorem jest Peter Eisenman, amerykański architekt żydowskiego pochodzenia, żebyśmy trochę poczuli tą grozę, jak ludzie pochodzenia żydowskiego no, w trakcie II wojny światowej, w trakcie Holokaustu. Natomiast ten obiekt był nadzieją. Ty zawsze, Robert, mówiłeś, że tutaj są zawsze perspektywy na miasto. Ja powiem więcej, słuchajcie, że kiedy w ogóle tam byłem po raz pierwszy i też odczułem, jak gdyby, bo ktoś mi poleciał, żebym zobaczył, pojechałem, to pierwsze wrażenie było takie, no dobra, mamy jakieś takie bloczki. I tak jak Tomek mówi, kiedy się tam zagłębiasz coraz bardziej, jest to z jednej strony trochę nawet powiedziałbym przytłaczające, ale z drugiej strony cały czas skłania też do pewnej zabawy. I fajne jest to, co zresztą do czego dążyliśmy, o co musieliśmy walczyć, jeżeli chodzi o Centrum Jerzego Przełomy, że tutaj jak gdyby to miejsce łączy takie różne funkcje miejskie, włącznie nawet zabawą, łącznie z różnego rodzaju doświadczeniami, tak jak widzieliście zdjęcie na początku, ktoś tam skacze górą, ktoś sobie przechodzi dołem, ludzie sobie odpoczywają na tych blokach, przecież Berlin jest olbrzymim miastem, jest tam dużo do zwiedzania, opalają się tam, jedzą sobie śniadania, czy robią jakieś pikniki. Czyli nagle mamy przestrzeń, która mówi o przeszłości, ale daje też jak gdyby takie fajne rozwiązania, fajnie patrzy w przyszłość, tak? Patrzy w przyszłość i tu z jednej strony to zdjęcie pokazuje, uzmysławia nam, co się zdarzyło strasznego w historii kiedyś, tak? Widzicie jakby ten rytm, wyobrażacie sobie jak gdyby no troszkę takie cmentarzysko, a z drugiej strony mamy tak fajną przestrzeń, że każdy z tych budynków, które wam tutaj pokazujemy, warto je odwiedzić, żeby doświadczyć tej przestrzeni, zakosztować i czasami nawet, zaryzykuję stwierdzenie, nawet troszkę pobawić się tam, tak? Bo ten budynek patrzy z nadzieją jakby w przyszłość, tak? Daje takie możliwości. Nie ma, popatrzcie na nasze pomniki, jakie się buduje w Polsce, a jak takie pomniki buduje nasz zachodni sąsiad, w jakiś sposób, tak? Że to nie są takie cmentarzyska, to są takie miejsca, które faktycznie dają różne możliwości. To jest ciekawy wątek, Robert, bo tutaj zwykle pomnik jest do podziwienia, tak, z zewnątrz, stoimy w jakimś soku, na tym cokolwiek jakiś bohater albo jakiś wielki człowiek, natomiast to jest taki pomnik, który aż prowokuje, żeby wchodzić w interakcję z tymże pomnikiem. No to jest niespotykana rzecz. No ale też, jeszcze raz pokażę to wcześniejsze ujęcie, też jego skala. Ta skala właśnie ma zmysłowić no, skalę zbrodni, skalę tych zabitego całego narodu żydowskiego. Natomiast tutaj widać też jakby, że wielki kawałek miasta Niemcy oddał po to, żeby upamiętnić naród żydowski, a trzeba mieć świadomość, że to są najcenniejsze tereny no, w całej stolicy niemieckiej, bo to jest ścisłe centrum, tutaj zaraz jest Unter den Linden, więc chwała im za to, że taki cenny kawałek gruntu przeznaczyli na taką przestrzeń publiczną, ale też skierowaną ku refleksji. Ale Berlin jest takim miastem... Bardzo otwartym, tak. Tak, bardzo otwartym, wielokulturowym, ciekawym, szalonym. Tam się jedzie właśnie na imprezy techno, jedziecie zobaczyć ciekawą wystawę sztuki i takim budynkiem, który jest dla mnie kwintesencją takiej atmosfery stolicy Niemiec jest Lobe Block. To jest taki budynek tarasowy, który powstał w dzielnicy Wedding. On wygląda może tak nawet taki przerażający, bo to jest surowy beton, taka surowa, dziwna struktura, trochę taka antyarchitektura. Architekci tutaj nie myśleli w ogóle o formie. Oni tutaj stworzyli taką platformę ludzkiej aktywności. I nie wiem, czy widzicie na tym zdjęciu,
ten budynek ma główną komunikację w formie takich zewnętrznych schodów. Najemcy tych mieszkań bądź biur wchodzą po tych schodach i muszą się komunikować po takich krótkich tarasach. Co to daje? Przecież tutaj nie ma jakichś zamkniętych korytarzy, zamkniętych klatek schodowych. Ci ludzie ciągle mijają się na tych szerokich tarasach. Te tarasy nie są też poszatkowane żadnymi barierkami, płotami. Ten budynek przez swoją architekturę wręcz inspiruje do takich interakcji społecznych, do tego, żeby ci sąsiedzi no, zawiązywali jakieś spółdzielnie i tak tam się naprawdę dzieje. Mieszkańcy razem organizują, wspólnie jedzą lunche, tam działa szkoła właśnie poświęcona jodze, zajęcia odbywają się na dachu i budynek jest totalnie otwarty, także ludzi z zewnątrz, tam każdy z nas przyjdzie do Berlina, może sobie pojechać, pochodzi sobie po tych tarasach, może nawet przez te okna zaglądać do pracowni artystów, bo wiele mieszkań, biur zajmują takie młode berlińskie, jakieś marki modowe, artyści, bardzo ciekawe miejsce. Tak, nikt was nie przegoni, kiedy tam pojedziecie, spokojnie możecie sobie ten budynek oglądać i z pełną odpowiedzialnością, jakby to mówimy, bo wiemy, że tak to wygląda. Także można trochę inaczej, nie trzeba się tak grodzić, nie trzeba się zamykać, a my niestety jako polscy architekci często spotykamy się jakby z zupełnie innym podejściem i ta różnica w mentalności naprawdę jest duża i marzyłoby nam się, żeby projektować w bardziej takich mentalnie otwartych przestrzeniach, a to szeroki temat, bardzo gorąco rekomendujemy ten obiekt, naprawdę warto, ale nie wynosimy się z Niemiec. Cały czas jeszcze pozostajemy na terenie tego kraju, bo tu jest bardzo wiele, tak jak powiedziałem na początku, ciekawych rzeczy. I to jest jedno z tych miejsc. Campus Vitry to już jest taki narożnik południowo-zachodni Niemiec, blisko już Francji, Szwajcarii, blisko Bazylei. Weihenmarheim jest Campus Vitry, czyli takiego największego producenta takich designerskich mebli biurowych, ale nie tylko. No i tam można zobaczyć między innymi pierwszy w ogóle zrealizowany budynek Zaha Hadid. To jest remiza strażacka z 1993 roku. Zaha Hadid, no, dzisiaj ikona architektury już od kilku lat niestety nie żyjąca, ale trudno sobie wyobrazić, że był taki czas, kiedy ona projektowała głównie do szuflady, bo jej budynki były, jej projekty budynków były zbyt odważne, nikt sobie nie wyobrażał, że one są w ogóle możliwe do zrealizowania. Przez te lata 80. wygrywała nawet konkursy realizacyjne, natomiast nigdy nie dochodziły do skutku jako taka materializacja, jako taka zbudowana rzecz. No i dopiero Vitra odważyła się dać mi taki pierwszy budynek. I w ogóle jest tam dużo takich pierwszych budynków. Tam jest pierwszy budynek słynnego japońskiego architekta Tadao Ando, który powstał w Europie. Jest tam też kilka budynków Franka Gehrego. Więc to jest taka mekka architektoniczna, do której warto pojechać, a trzeba mieć świadomość, że to jest naprawdę zakład przemysłowy. Tam są wielkie hale, w których powstają te designerskie krzesła, natomiast wśród nich są różnego rodzaju budynki ekspozycyjne i jednym z nich jest Vitra House. To jest z kolei budynek duetu szwajcarskiego Resto Candemeuron, który wygląda jak taka stoduł. No dzisiaj stodoła, taka nowoczesna, to jest bardzo popularny temat w projektowaniu czy to domów jednorodzinnych, taka uproszczona, archetypiczna bryła, ale to ciekawe, ten duet zapoczątkował taką modę, takie uproszczone domki. W latach 90. zaprojektowali we Francji Rudin House. Ja wiem, że to jest taki dom, który też siebie bardzo dobrze inspirował. Tak, tak, słuchajcie, to jest taka rzecz, która wstrząsnęła światem architektury. Kiedy oni to pokazali zdjęcia z tej realizacji, no to wiecie, nagle zaczął się taki wielki powrót jak gdyby do tej architektury, takiej no już jakby troszkę niechcianej, tak? Już po modernizmie nagle Herzog z Meuronem pokazali, że jednak można sięgnąć do takiej architektury tradycyjnej, klasycznej i na nowo pięknie, współcześnie ją przetransformować, robiąc jakby zupełnie nową jakość, jak tutaj widzicie, bardzo brutalistycznie, to w ogóle ten sposób myślenia, obiekt świat, zresztą i my inspirowaliśmy się tym, co to biuro robiło, ale chcę powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną, bo tak to jest z dobrymi architektami, dobrymi pracowniami architektonicznymi, że tam czasami zdarzają się rewolucyjne pomysły, ale potem następuje ewolucja tych rozwiązań i oni nie poprzestają na jednym, tylko idą coraz dalej, dalej, dalej i dalej, rozwijają to i taka też jest właśnie ta realizacja. Vitra House, no tak, właśnie, bo mogliby powiedzmy kopiować ten swój pomysł z tego betonowego domku zawieszonego nad polem, natomiast oni jakby to przełamali, 10 lat później zrobili taką dekonstrukcję tego swojego pierwotnego pomysłu
i zrobili taki stos takich archetypicznych domków, ale to nie jest tylko tutaj zabawa formą, zabawa bryłą, bo temat tak naprawdę podpowiedział im to rozwiązanie. Witra potrzebowała takiego dużego budynku publicznego, w którym byłyby prezentowane meble z nowej kolekcji, sprzedawane do domów jednorodzinnych. No więc architekci wymyślili sobie, że zbudują budynek publiczny, który będzie składał się z takich małych domków, i jak tam się do środka wejdzie, to nagle się okazuje, że ta wielka przestrzeń jest poszatkowana na takie drobne, kameralne niszenie, że możemy się tam poczuć, jakbyśmy naprawdę odwiedzali różne domy jednorodzinne, nawet są okna, no, przez które widać taki sielski krajobraz podmiejski, więc udało się połączyć dwie rzeczy, budynek publiczny i dom jednorodzinny w taką, znowu użyję tego słowa, hybrydę, ale to też jest takie jakby odkrywcze, tak innowacyjne, dlatego ten budynek pokazujemy, no i on też generuje no, niesamowite jakieś otwarcia widokowe, przez to, że to jest taka pryzma, nagle widzimy nad sobą, jak tam się wchodzi, tutaj jest wejście główne, że nad nami no, po prostu lewitują kolejne takie ponarzucenie na siebie stodółki. Słuchajcie, mówimy o Szwajcarach, o szwajcarskich architektach, no to przenieśmy się zatem do Szwajcarii. Taka mieścinka, gdzieś taka wioseczka, co ja mówię, mieścinka, Wals, o której nikt nigdy wcześniej nie słyszał pewnie, dopóki znakomity szwajcarski architekt Peter Zumthor nie zrobił tam pewnego, znaczy takiego budynku, który za chwilę pokażemy, ale to są zdjęcia, może powiedz kilka słów Tomek o tym, ja tam zaraz o tym to chętnie. Jak tam, bo to jest ważne i to szczególnie teraz w tym okresie pandemicznym, tak? Tak, znaczy Szwajcaria jest o tyle ciekawa, bo te najciekawsze obiekty architektoniczne często są w jakichś dolinach alpejskich, tam samoloty nie dolatują, bo nie mają gdzie lądować, no chyba, że ktoś jest miliarderem i lata helikopterem, natomiast one są wszystkie oczywiście świetnie skomunikowane albo koleją, albo oczywiście drogą i można tam samochodem dojechać i w tym roku miałem taką dłuższą eskapadę samochodową właśnie między innymi po Szwajcarii, bo który się kapitalnie jeździ, nie tylko ze względu na świetny stan dróg, ale też to, jakie krajobrazy się po drodze mija. Te serpentyny, nagle wjeżdża się na jakąś przełęcz alpejską, jest się 2,5 kilometra prawie że nad poziomem morza i tutaj jest taka jedna z przełęczy. No i tak właśnie wjechałem do tej doliny, gdzie stoją termy Wals. To jest zawsze takie niesamowite, że zjeżdża się z góry, wjeżdża się do takiej doliny i tam odkrywa się jakieś arcydzieła architektoniczne w takich maleńkich miasteczkach, gdzie no, są jakieś stodoły, jakieś obiekty rolnicze i wśród nich obiekty, no, które przeszły do tak naprawdę historii architektury współczesnej. Jak wiesz, ja bardzo lubię ten budynek i słuchajcie, generalnie architektura szwajcarska jest kapitalna, prosta, czysta, skromna. Wiele budynków współczesnych można by gdzieś tam prezentować i pokazywać i są pewnie pokazywane w różnych miejscach, ale my skupiliśmy się na takich architektach, którzy jeszcze za tym wszystkim albo w to wszystko, jak gdyby, o czym teraz mówię, włożył jeszcze genialny pomysł. I coś takiego zrobił Peter Zumthor. Słuchajcie, zanim ten budynek powstał, jemu się gdzieś tak chciał stworzyć taki obiekt, który po prostu miał być taką geometryczną skałą, z takimi przestrzeniami jakby geometrycznymi właśnie pomiędzy skałami, to właśnie miały być te termy. I chciał mieć elewację w pełnych blokach kamiennych. Marzył o tym, jeździł po różnych kamieniomach, rozmawiał z rzemieślnikami, wszyscy mówili, panie Zumthor, to jest niemożliwe, tak się nie da po prostu tak. Dwa lata się z tym męczył i nagle go olśniło, bo zobaczył płyty kamienne, cieniusieńkie, pocięte na 2-3 centymetry, położone jedno na drugiej. I on ten motyw zastosował. Zamiast pełnych bloków poukładał te płyty jedną na drugą i w tak przewrotny, genialny sposób uzyskał to, o czym marzył, ale to właśnie był ten pomysł, który spowodował, że ten budynek jest taki, jaki jest. I on zarówno na zewnątrz, jak i w środku jest taki sam. Cały czas chodzimy pomiędzy tymi blokami skalnymi. Kapitalny klimat, tak jak znowu polecamy, żeby tam pojechać, żeby tego budynku zakosztować i posmakować, bo Zumthor jest geniuszem, jeżeli chodzi o atmosferę, jeżeli chodzi o tworzenie atmosfery właśnie, jeżeli chodzi o światło, przestrzeń, ściany, pustka pomiędzy ścianami. Warto tam być. Tego zdjęcia, moi drodzy, nie oddają nawet w 10 albo 5%. Warto być i zobaczyć, zawsze tak jest z najlepszymi budynkami architektonicznymi, że
zdjęcia zawsze są gorsze, zawsze warto pojechać, mimo że te nasze w naszej publikacji, wydaje mi się, są bardzo fajne, my tu często pokazujemy takie zdjęcia z ręki nasze, ale naprawdę namawiamy też do tego, żeby pojechać, a jak nie pojedziecie, no to mamy namiastkę tego przewodnika, tak, który pokazuje to znakomicie. Popatrzcie na ostatnie zdjęcie jakby tutaj z Term, z tego Vals, ale bynajmniej nie uciekamy z tej, tej wioseczki, dlatego że kawałek dalej jest moim zdaniem, no uwielbiam ten projekt, jeden z najciekawszych domów jednorodzinnych, jakie w ogóle widziałem kiedykolwiek. Tak. Fantastyczny pomysł. I oczywiście jak to z dobrym pomysłem, on zawsze wynika z rozwiązania jakiegoś problemu, z jakiejś potrzeby poradzenia sobie z jakimś trudnym tematem. I oczywiście tu było podobnie, mianowicie jeżeli chodzi o nową zabudowę, to jakby plan i w ogóle miejscowe środowisko bardzo chronią jak gdyby tę przestrzeń, bardzo piękną. Nie można tak sobie postawić współczesnego nowego budynku, który jak gdyby będzie w jakimś kontraście. I architekci wpadli na genialny pomysł, żeby ukryć ten budynek w ziemi, ale wykorzystując jej spadek, zagłębić się w tej ziemi, uzyskali fantastyczną przestrzeń, która jak gdyby wydziela ten dom, jak gdyby przy okazji tworząc jakby takie wewnętrzne patio, taki taras. Taka ciekawostka, ta stodółka, którą tutaj widzicie, warto o tym wiedzieć, to tutaj jak gdyby przez tą stodółkę prowadzi wejście jakby do tego budynku, bo właściciel, który sprzedawał zresztą holenderskim architektom tę działkę, powiedziałem, że słuchajcie, nie możecie mi tylko tej stodółki wyburzyć, bo ja chcę, żeby ona tutaj została. To oni przez tą stodółkę zrobili podziemne przejście do budynku, ale co fajne, kiedy wchodzicie do środka, popatrzcie, co się dzieje, ten kadr, który, ten budynek sam w sobie jest kadrem, fantastycznie pokazuje przestrzeń, jednocześnie izoluje od wiatru, od tego surowego klimatu, tworzy taką ciepłą przestrzeń domową. Jest, kurczę, zrobiona takim absolutnym minimalu z tych materiałów, które tam są i oczywiście z betonu, bo to ten współczesny kamień, bo tak budują Szwajcarii. Kocham ten obiekt. Co byś, Tomek, o nim dodał, poza tym, że warto tam pojechać, a właśnie. No tam, że tam właśnie można nie tylko pojechać, ale można nawet spędzić noc, bo jak wspomniałeś, to jest budynek holenderskich architektów, którzy na co dzień, oczywiście są w Holandii, przyjeżdżałem tam tylko na jakieś wakacje i oni ten dom podnajmują, więc na booking.com można, wpisując Villa Vals, znaleźć go. Tam są aż 4 sypialnie, więc nawet można większą grupą wynająć go na jakiś weekend. No i to jest świetne miejsce, tutaj widzicie, nawet można zażywać kąpieli zimą, bo jest podgrzewana taka balia, no i z widokiem na Alpy, a to jest tak de facto 100 metrów od Term Petera Sumtora, więc to są naprawdę budynki bardzo blisko siebie położone, więc za jednym zamachem możemy takie dwie ikoniczne realizacje zobaczyć. Moi drodzy, chcemy wam pokazać na koniec dwa budynki, które o których powinniśmy powiedzieć, które są w naszym archiprzewodniku. I chcę powiedzieć też jedną ważną rzecz, to był też istotny element, który braliśmy pod uwagę z racji tego, czego dowiedzieliśmy się z raportu ONZ w zeszłym roku, jak wygląda, jak nasza planeta jest zagrożona, jak głęboko posunęły się zmiany klimatyczne i jak też mocno architektura zaczęła, znaczy wpływa na nie, ale dowiedzieliśmy się o tym, jak to naprawdę, jak w mocnym stopniu przyczynia się jakby do tych zmian klimatycznych. Uznaliśmy, że musimy pokazywać też takie obiekty, które jakby na to reagują, ale uwaga, to też ważne, chcę o tym powiedzieć, nie możemy zapomnieć o tych wszystkich innych parametrach, które są cholernie ważne, żeby ta architektura była dobrą architekturą. I teraz ten budynek, o którym chcemy pokazać i trochę popowiadać, Bosco Verticale, jest takim budynkiem, który doprowadził nas do takiej chyba fajnej dyskusji, fajnych wniosków, bo popatrzcie, mamy teraz ten dom w Vals zagłębiony w ziemi, komponowany w tę naturę, a tu jakby jego przeciwieństwo. Wysokościowiec, to jest budynek mieszkalny, który jest obrośnięty właśnie tą przyrodą, tak? Wydaje się, kurczę, no nic innowacyjnego. Tak, jednak ten budynek jest mocno innowacyjny i warto o nim pogadać i warto się o niego pokłócić. Myślę, że Tomek, warto, gdybyś powiedział kilka słów na ten temat. No tak, bo na pierwszy rzut oka ktoś może powiedzieć, że to jest zwykły blok, a na balkonach rosną jakieś kwiatki, drzewka. No, praktycznie każdy z nas może sobie postawić doniczkę z jakąś większą roślinnością, natomiast tutaj to nie są jakieś małe drzewka, one mają niekiedy 4, 5, 6 metrów wysokości. Jeszcze w trakcie budowy tego wieżowca, no, architekt wraz z botanikami opracował całą taką listę gatunków, które tam przetrwają na takich trudnych wysokościach, może pokażę takie ujęcie, no tak,
te wieżowce mają, najwyższa wieża 112 metrów, więc tam są już spore wiatry. Była specjalna jakaś szkółka hodowlana tych drzew. No i te dwie wieże mają taką ilość drzew i roślin i krzewów i bylin, że równoważą hektar lasu. I powstały takie zielone płucnia w środku Mediolanu, bo to jest taka nowa dzielnica Porta Nuova, gdzie powstają też wysokościowce, biurowce. I taki wieżowiec no, poprawia cały mikroklimat w tej okolicy, filtruje powietrze, te zielone drzewa chłodzą ten budynek latem, zimą zrzucają liście, więc te mieszkania wtedy mają lepsze nasłonecznienie, więc to jest taka inteligentna wręcz architektura, ale oparta na takim low-techu, tak? Bo to jest zwykła zieleń zagłębiona w tablicach. I ten budynek z jednej strony okrzyknięto taką ikoną zrównoważonej architektury, ale też niektórzy go krytykowali, no bo to jest wieżowiec. Wieżowce zawsze są energochłonne. Żeby powstał taki wysoki budynek, trzeba wylać no, masę betonu. I Philip Bram, taki słynny architekt młodego pokolenia, ale też krytyk, powiedział, że ilość betonu, którą potrzeba było wylać na te wszystkie wielkie balkony, no nigdy się nie zrównoważy. Przez tą ta zieleń tego nie zrównoważy. Ta ilość cementu, a cement to oczywiście CO2, produkcja gazów cieplarnianych. Natomiast ja mam taką refleksję, że ci ludzie, którzy kupili te mieszkania, mają tak naprawdę namiastko ogródku w środku miasta. Takie coś jest tylko dostępne na przedmieściach. No, w środku miasta nie kupimy dużej działki z ogrodem. Więc ja uważam, że ci ludzie dzięki temu może zamieszkali w mieście na jednym, znaczy na takiej jednej działce skomasowanej. Dzięki temu ochroniono pewnie jakiś spory fragment planety przed urbanizacją. Ludzie, gdyby mieszkali pod Mediolanem, pewnie musieliby dojeżdżać codziennie do pracy, kolejne jakieś spaliny, zanieczyszczenia. Więc ja myślę, że ten budynek pod tym względem też jest ekologiczny, bo on przyciąga ludzi do miasta i daje im taką jakość życia, jaką się nie ma zwykle w centrum miasta, ale raczej na przedmieściach dalekich. I chyba warto dodać, że no, jesteśmy skazani, niezależnie od tego, że teraz mamy czas pandemii i no, izolujemy się, ale siłą rzeczy jesteśmy skazani na dogęszczanie miast, tworzenie takiej przestrzeni do życia, która naprawdę będzie dla ludzi przyjazna. I patrząc na plusy i minusy, bo nigdy nic nie jest doskonałe, ale ważąc jak gdyby, czy to jest, czy tych plusów, czy minusów jest więcej, to uznajemy, że jest ich dużo więcej i to jest fajny kierunek, który pokazuje, że w tym mieście naprawdę można przyjemnie mieszkać i czuć się, jakbyśmy byli faktycznie na przedmieściach, tak? Czyli nasza psychika przy tym wszystkim odpoczywa, dobrze się tam czujemy. Dlatego pokazujemy ten budynek, który faktycznie wzbudził naszą taką gorącą dyskusję i do takich wniosków doszliśmy. Patrzę na zegarek, moi drodzy, pokażemy wam teraz ostatni budynek. Ostatni budynek. Chciałbym zrobić małą. Że czasami te innowacje powstają wcześniej, ale nie mogą być zrealizowane. I tutaj w trakcie przygotowania do tego wykładu przypomniałem sobie, że Magdalena Bakanowicz, no, słynna polska rzeźbiarka, w latach 90. była zaproszona przez rząd francuski do takiego konkursu na nowe wieżowce w dzielnicy La Défense i ona zaproponowała no, taką zupełną innowację. Budynki, które miały działać jak wielkie drzewa, miały mieć swój system korzeniowy, miały mieć konary, miały takim wertykalnym właśnie pionowym lasem. No i co ciekawe, dopiero się to udało 30 lat później. Stefano Boeri zbudował coś takiego w Mediolanie i tu jeszcze takie ostatnie ujęcie, jak wygląda życie w takim wiszącym, pionowym lesie. No, ma się po pierwsze ma się widok na stare miasto mediolańskie, a po drugie twój ogrodnik zjeżdża na linię i przycina twoje, nie wiem, twój żywopłot zawieszony wysoko nad ulicami. Więc myślę, że to też taka nowa architektura daje też jakieś nowe przeżycia, które nie były wcześniej dostępne no, w takim zwykłym budownictwie. Moi drodzy, a propos tego, o czym przed chwilą tak troszkę powiedziałem, już zajawiłem, ostatni budynek w tym naszym takim teraz króciutkim zestawieniu. Myślę, że będziecie nim zaskoczeni. Ci ludzie, którzy się nie interesują, architekturą, powiedzą, kurczę, co oni pokazują, tak? Jakiś taki zwykły blok, cholera, no to w ogóle bez sensu. Ja tam mam jechać, żeby coś takiego obejrzeć? No to Tomek, pokaż proszę kolejne zdjęcie. Popatrzcie, tak to wyglądało wcześniej. I to jest właśnie powód, dla którego chcemy to pokazać. Bardzo mądry, właśnie jeżeli chodzi nawet o zmiany klimatyczne, o szanowanie jak gdyby
tej naszej planety, tak, żeby każdy ruch, każdy proces był głęboko przemyślany, to tutaj tak się zdarzyło. Nagle takie zwykłe bloki, zupełnie jakby, wiecie, z takimi mieszkaniami, które są trochę takim substandardem, które są takim niczym, są tylko problemem, ale cholernie solidnie zbudowane, bo zrobione z betonu, gdzie wyburzenie tego kosztuje bardzo dużo pieniędzy, energii i tak dalej, i tak dalej. Nagle architekci z biura Vacaton Vassal, wpadają na fantastyczny pomysł, ażeby do tej struktury dobudowywać oczywiście z betonu, bo ona jest trwała i przeżyje wiele, wiele lat. Nie ma sensu je wyburzać, tylko trzeba polepszyć jej jakość. Dobudowują takie tarasy na poszczególnych piętrach. Zobaczcie, jak to się dzieje. Te małe okienka, które były takie niefajne, wycinają tam większe otwory, łączą te przestrzenie, że nagle te mieszkania, które były takie malutkie, dostają przestrzeń dodatkową, pojawiają się kolejne przeszklenia zewnętrzne, które powodują, że to już staje się taka przestrzeń właśnie, to już nie jest ta, tylko to jest część mieszkania, z kapitalnym widokiem, z przestrzenią, ze światłem, z przewiewem. I nagle te mieszkanka, które były takie byle jakie, były takim niczym, nagle stają się czymś fantastycznym, tak? Czyli słuchajcie, popatrzcie teraz na to, ile takich blokowisk jest na świecie, ile takich blokowisk jest w Polsce i popatrzcie, jak ci ludzie, którzy mieli taki właśnie substandard, takie, sam mieszkałem w takim mieszkanku przez wiele lat, 50-metrowym, wyobrażam sobie, jak to moje mieszkanie mogło wyglądać, gdybym dostał, pokaż Tomek, jak sobie ci ludzie aranżują te przestrzenie, jakbym dostał te kilka metrów więcej, czy tam nawet kilkanaście, zupełnie coś niewiarygodnego wręcz. Budynek dostał najważniejszą właśnie nagrodę architektoniczną, który zresztą dostał też budynek Filharmonii w Szczecinie, nagrodę Fundacji Mies van der Rohe. Bardzo zasłużenie, bo to nie jest jednostkowy, to nie jest taki projekt jakby jednostkowy. To jest patent na rozwiązanie problemu właśnie blokowisk, które gdzieś tam się rozmnożyły po całym świecie. Tak? W Polsce jest tego bardzo dużo. Także chcieliśmy pokazać, popatrzcie na to zdjęcie, jak ta przestrzeń wyglądała kiedyś. Znacie takie przestrzenie, a jak wygląda w tej chwili. I to jest mądry sposób budowania, które naprawdę rozsądnie już dysponuje tym, co jest. Często nie warto wyburzać, można poprawić. Tak? To jest taki przykład ostatni, który chcieliśmy wam w tej chwili pokazać. Oczywiście w tym naszym archiprzewodniku takich ciekawych przykładów jest bardzo dużo. Do każdego warto pojechać i o każdym warto przeczytać te kilka zdań, które wypowiedzieliśmy na ten temat, bo wtedy zrozumiecie, co oglądacie, po co jedziecie. I dodam jeszcze jedną rzecz. My nie mogliśmy się dzisiaj tak mocno pokłócić, dlatego wybraliśmy takie budynki, gdzie raczej żeśmy się zgadzali z racji tych problemów technicznych, bo wtedy byłyby sprzężenia, ale faktem jest, że w tej książce tych takich sporów naszych jest więcej, bo to czasami były budynki bardziej Tomka, ale on mnie do tego przekonywał, czasami to były budynki bardziej moje, ja do Tomka musiałem do tego przekonywać, ale faktem jest, że robił to na tyle skutecznie, że do wielu nie przekonał. To się cieszę, że mi się udało. Tutaj na zakończenie jeszcze pokazuję mapę, zasięg tych obiektów, które wybraliśmy do przewodnika, to jest prawie 100 obiektów, kilkadziesiąt pracowni, no niektóre nazwiska się powtarzają, ale już nie przedłużając, popatrzę, że już rozmawiamy ponad godzinę, to może pokażemy w ogóle, jak książka wygląda. Robert, zatrzymam może prezentację. Tak, to pokażmy, ja też mam już koło siebie tę książkę. Oczywiście od razu musimy powiedzieć, patrzcie, jaka duża. Także, że fajnego albumu. Nie możemy na razie tych książek otworzyć, dlatego, że to oczywiście są tylko makiety. Ta książka się jeszcze drukuje i na półkach, w Empikach będzie najpóźniej 9, ale planowana data to jest 9 grudzień. Wtedy będziecie mogli kupić. W tej chwili jest już w przedsprzedaży. Można wejść na stronę Empiku, można wejść na nasze ścianki na Facebooku, na Pascala i sobie tam już zamówić. Namawiamy do tego gorąco. Jeszcze jedna rzecz, bo ja widzę cały czas, jak rozmawialiśmy, komentarze się pojawiały. I teraz mam taki wyrzut sumienia, bo przekroczyliśmy czas. I mam taką ochotę, moi drodzy, zaprosić was, i chyba tak zrobimy, Tomek, nie wiem, co o tym sądzisz, bo my sobie te pytania, które tutaj zadajecie, może zanotujemy albo gdzieś tam zbierzemy
I chyba zapraszamy Was na jeszcze jedno takie spotkanie, które chętnie myślę, bym zrobił, nie wiem jak Ty, Tomek, kiedy już ta książka się ukaże i faktycznie będziemy mieli zarówno te makiety, ale i wnętrze, którego teraz nie mogę pokazać, bo są tam dziwne rzeczy w środku. W każdym razie wtedy byśmy też odpowiedzieli na więcej pytań. Oczywiście też pokazali pewne rzeczy, których nie pokazaliśmy dziś, ale nie tak, żeby się wystrzelać. To trzeba zachować tutaj w tajemnicy, co tam jest. Nie tylko w sensie zdjęciowym, ale też tego materiału, tych naszych dialogów, rozmów. Co sądzisz? Powiem na ostatnie pytanie, bo ktoś pyta, czy są też rzuty architektonicznej przekroje. No ta książka nie ma rzutów ani przekrojów, jednak myśleliśmy o takim szerokim gronie odbiorców i nie każdy... A to ja nie wyłączyłem Facebooka, przepraszam. Gratulacje. Więc to nie jest książka pokazująca budynki także przez takie rysunki architektoniczne, natomiast jest sporo zdjęć i szukaliśmy takich zdjęć razem z Robertem, aby one tłumaczyły ideę projektu, więc to nie są przypadkowe zdjęcia i myślę, że też nasze rozmowy są trochę taką instrukcją odczytywania architektury, więc to jest nie tylko przewodnik, ale myślę też po części instrukcja, jak odbierać współczesną architekturę europejską. Moi drodzy, powiem jeszcze jedną rzecz, już tak z własnych wykładów, których zrobiłem troszkę. Ludzie, którzy, zarówno architekci, jak i studenci, którzy ileś razy oglądali nasze strony internetowe, tak, oglądali te zdjęcia, rysunki, dopiero po takim wykładzie mówili mi, panie Robercie, wow, teraz dopiero to rozumiem, wiem, o co chodzi, tak. I to nie tylko tak, jak mówi architekci i studenci, ale też zwykli ludzie, na przykład jakiś kamerzysta sobie gdzieś tam był i mówi mi, wie pan co, już byłem na tylu wykładach architektonicznych, ale po raz pierwszy zajarzyłem w ogóle, o czym mówi architekt, tak? Zrozumiałem, o co chodzi i zaczęło mi się to podobać, tak? Że to nie jest takie jakieś w ogóle obce dla mnie, tylko teraz już rozumiem, z czego to wyniknęło. I ta książka właśnie taka jest. Jeżeli to przeczytacie, czy jesteście laikami, którzy się interesują architekturą, czy się nie interesują, czy jesteście studentami, czy architektami, warto przeczytać, żeby zwrócić uwagę na takie rzeczy, które są istotą tych budynków. I faktem jest, że ja, kiedy zacząłem pracować z Tomkiem, sam od niego dowiedziałem się o wielu rzeczach, tak? Właśnie z tej dyskusji, z tych rozmów, to tam wychodzi. To była też taka wzajemna edukacja, gdzie sami zwracaliśmy sobie uwagę na pewne elementy tych obiektów, że nagle było, wow, eureka, słuchaj, genialne, tak? Że w ogóle to są obiekty, o których chce się gadać i które naprawdę warto zobaczyć. Ja tak myślę, bo czytam teraz, mamy tutaj... Pascal pisze, postaramy się taką możliwość na okej, czyli widzę, że być może będzie, być może, nie wiem, czy ten komentarz odnosi się do tej naszej naszego spotkania, ale jeżeli nie, to ja chyba chciałbym nie zapowiedzieć. Co myślisz, Tomek? Zrobimy jeszcze jedno? Nie, myślę, że jak najbardziej, jak już będzie książka leżała na stołach w Empika, czy też na półkach, no to myślę, że to będzie dobry moment, żeby się jeszcze raz spotkać. Mamy praktycznie 100 obiektów w książce, więc możemy zupełnie inny wykład przygotować, nie musimy się powtarzać. Dzisiaj to tylko taka bardziej zajawka dla Was wszystkich, żebyście może sięgnęli po nią fizycznie, bo można ją już kupować, zamawiać przez Empik, no ale oczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość i czekać 2 tygodnie na przesyłkę, ale zachęcamy oczywiście. Tak, zachęcamy i ja myślę, że zawsze dobrze chyba już tak zakończyć w jakimś takim delikatnym momencie niedosytu. Wydaje mi się, że taki jest. Także co? W takim razie słuchajcie was serdecznie. Dzięki za uwagę. Pytania sobie zbieramy, notujemy i umawiamy się na następny live, tak? No myślę, że za kilka tygodni najbardziej. Okej. Także co? Dzięki za uwagę. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.